pierwsza sesja Rady Dzielnicy 80 października, godzina 18. Teraz proszę Państwa, tak, Komisja Rozwoju i Innowacji. 8 października, godzina 18. 8 października, godzina 18. Komisja Praworządności, Panie Przewodniczący. 9 października, godzina 18.30. Czyli jest zmiana w stosunku do 9 października, godzina 18.30, Komisja Praworządności. Komisja Informacji, Promocji i Dialogu Społecznego. 8 października, godzina 17. Komisja Informacji, godzina 17, 8 października. Komisja Polityki Społecznej, 8 października, godzina 17.30. No, to będzie to jeszcze. Komisja Polityki Społecznej, 8 października, godzina 17.30. Komisja Edukacji 17 października, godzina 18.30. 17 października, 18.30, Komisja Edukacji. 26 też jest, tylko ja następna mówimy, żeby nie trzeba było znowu tak coś wysyłać. Komisja Planowania Przestrzennego i Budownictwa, Pan Przewodniczący zwołuje na 10 października, godzina 17.30. 10 października, 17.30, Komisja Planowania. I Komisja Infrastruktury 2 i 9 października, godzina 17.30. 2 i 9 października, 17.30, Komisja Infrastruktury. Pan Przewodniczący Terem Zielony jeszcze nie zgłaszał. Wziął 2 października, pogoda z Sierpolegą Mieczyzmą. Przyszła dzisiaj informacja z NIS-u o środkach na przyszły rok, więc będziecie mieli Państwo z nami współpracować. Mamy mniej. Już mamy więcej. Macie mniej. No, no, godzina 18.30 komisja będzie. Komisja rewizyjna 8 października, godzina 17.30, rewizyjne dla Pana Sławy. I Pan Piotr. Tak, zazwyczaj Komisja Kultury w najbliższym poniedziałek, godzina 18.30. 24 września, 18.30 Komisja Kultury. 24 września komisja. Na temat tej komisji. A posłuchanie święta rocznicy i zdrowozanie z przyszłości. Nie może pan w tym terminie, panie przewodniczący. Proszę? Nie może pan w tym terminie, bo jest po 10.19. Mówię na zwyczajnie. Pan nadzwyczajnie. W jakim temacie? Podsumowanie święta dzielnicy, zapoznanie się z bieżącą korespondencją. To i omówienie spraw, żeby rezygnacji z niczym dziecięcy. Panie Bogdanko, bo Pan zapytał pytanie. Rezygnacji z niczym dziecięcym. Na życie parkowo. Pomyśleć, co dalej z nim. Obrazy są za własne. Proszę Państwa, ale dyżury radnych na październik. Dzielnicy, ja to dam głos, ale w sumie chciałbym w imieniu zarządu podziękować wszystkim, którzy
będzie pani Szczygnik, tu koleżance pani Ingrid Lipiec, zajmowanie się za dzień. Wszystkim pozdrowia wygrady. Tak. Również podziękowania kieruję do pana przewodniczącego Łukasza Balona i wszystkim radnych tej komisji za zorganizowanie konkursu bezpiecznie w szkole, w domu szkolnej na Nicy, który odbył się 14 września w Kierunie. Proszę o podpisy, centrum, przepraszam, centrum komunikacji, siedziby. To jest krótki komunikat, oddam też głos koleżance. Pani Urszuli, w najbliższą sobotę mamy finał konkursu w sklepie. W tym też w najbliższym czasie też odbędzie się finał konkursowy. To i my już spływamy pierwsze prace na ten konkurs, tak? Także komuś cieszy się zainteresowanie. I jeszcze najważniejsza rzecz. Proszę Państwa, 27 września, godzina 17, szkoła podstawowa. 7 też był, przepraszam. Były dwa terminy, ale jest w związku z tym, że jest bardzo dużo konsultacji w mieście, został wybrany termin 5 września, godzina 17. Szkoła podstawowa 25, osiedle podwarowskie. Konsultacje dotyczące strefy parkowania. A. Mam się rozstrzygnąć. No. Ulica Brzmi pan Mieczysław, pan Maciej. W związku z tym, że wszyscy członkowie są w edukacji również tej komisji, to